pożyczyłbyś swój telefon nieznajomej dziewczynie? Mógłbyś mi może pomóc? Według najnowszych badań 98,9 osoby ocenia dopiero co napotkaną osobę i ma do niej zaufanie na podstawie wyglądu. A jak kłamiesz, to będzie w pierdol. Przeprowadziliśmy pewien eksperyment. Niestety nie wziąłem bezpośrednio udziału w tym eksperymencie, ponieważ pomimo tego, że moja twarz jest jedną z bardziej intrygujących twarzy w tym kraju i przy pierwszym kontakcie nie cieszy się za bardzo zaufaniem, to jest już w jakiś sposób rozpoznawana. Dlatego eksperyment mógłby się nie powieść, bo ktoś domyśliłby się, że jest to podstęp. Nie chcę mi się z tobą gadać. Dlatego poprosiłem o pomoc osobę o znacznie lepszych walorach fizycznych niż moje, którą do pierwszej części eksperymentu ubraliśmy tak, aby jej wygląd był kuszący i godny zaufania. Zadaniem naszej bohaterki było pożyczyć telefon od przypadkowo spotkanych osób. Czy jej się uda? Zobaczcie. Przepraszam, może mógłbyś mi pomóc, bo umówiłam się tu z koleżanką i skończyła mi się kasa i nie wiem co z nią. Może mógłbyś mi na przykład napisać SMS-a do niej? Zadzwoń sobie jak pamiętasz numer. Mogę? O! Stary jest telefon, ale może słabo dzwonię. Halo? Halo? Tam mało pieniądze. Halo? A, kiedy będziesz? Mógłbyś mi może pomóc? No. Co? Zadzwonić? Napisać SMS-a, zadzwonić, bo no się z koleżanką mówi ten... Jezu, dzięki wielkie. Zajebistą kieckę na Maxa. Dzięki. Nie wiem, naprawdę mogę? No, dziękuję. A to z daleka pani jest? Nie no, sto, po prostu... Ta koleżanka też taką ma? Podobno. Prześwituje. W drugiej części naszego eksperymentu zmieniliśmy nieco wygląd naszej bohaterki. Zasłoniliśmy nogi, założyliśmy bluzę, arafatkę i spięliśmy włosy. Czy tym razem pożyczenie telefonu pójdzie równie łatwo? Zobaczmy. Może mógłbyś mi pomóc, bo z koleżanką się mówiłam i ten... nie mogę się do niej dodzwonić, bo nie mam kasy. Mogłam może ciebie... Nic po prostu. A twoi znajomi też nie mają... Dobra. Nie umówiłam, no ona nie przychodzi, nie wiem, strojcie, nie mam, wiesz, z czego zadzwonić za niej nawet. Ja też nie mam kasy. Właśnie, Potter, nie mam kasy na koncie, zapomniałem. A ty może masz? I nie muszę odpisać do takiej dziewczyny i nie mam kasy do niej za ten. No i sorry. Sorry, mógłbyś mi pomóc? Sorry, mógłbyś mi pomóc może? Pomóc może? Pomóc może? Pomóc może? Pomóc może? Patrzę numer, jak mi się spodoba, to piszę wiadomość. Okej, dobra. 8. Jak widzieliśmy, ostatni osobnik, co prawda, pozwolił napisać SMS-a ze swojego telefonu, ale nie miał na tyle zaufania, że trzymał telefon w swojej ręce. W takim razie podsumujmy. Po pierwsze, papier się skończył. Po pierwsze, oceniamy ludzi i mamy do nich zaufanie na podstawie ich wyglądu. Po drugie, dane statystyczne, które podałem na początku, zostały przeze mnie wymyślone. Nie żyjesz. Chciałem po prostu zaszpanować jakimiś liczbami, a mój schludny wygląd oraz ta cała pseudo-naukowa dekoracja miały tylko podkreślić to, że mówię prawdę. Po trzecie, czy dane statystyczne, które sobie wymyśliłem, daleko odbiegają od prawdy? Odpowiedź pozostawiam wam.
oceniać czy nie oceniać? Oto jest pytanie. Oh shit.